zmęczony. Cześć, Kamil. Mamy pierwszego. Okej, to zaczynamy. No właśnie, nie wiem od czego zacząć. Mam dużo, chciałbym sporo rzeczy powiedzieć, natomiast nie wiem, czy w odpowiedni sposób trafię. Chciałbym podsumować mój start wyścigu Vanoga, tak naprawdę na tym krótszym dystansie, ale troszkę chciałbym podsumować go z innej strony. Jako że przez cały sezon zimowy siedziałem na trenażerze i oglądałem różnego rodzaju filmy, to trochę mierzi mnie to, że niektórzy starają się komentować albo starają się też robić jakieś recenzje produktów czy też odpowiedniej trasy bez jakiegoś takiego zwykłego podejścia. Czasami spotykałem takich ludzi, którzy mówili, że przejechali na rowerze 50 km i pokusili się o zrobienie testu tego roweru, albo na przykład, że wystartowali w jakimś ultramaratonie i na przykład zamierzony ich czas był 50 godzin, a potem wykonali to w 55 godzin i zastanawiali się, co poszło nie tak. Chciałbym tym wszystkim, którzy teraz myślą, że zobaczą i obejrzą jakieś filmy albo zdjęcia z trasy Vanogi, a tak naprawdę tego krótszego dystansu Vanoszki, chciałbym powiedzieć, że nic z tego. Ja po prostu chciałbym teraz przekazać swoją wiedzę na temat, jak taki wyścig pokonać dosyć szybko. Zanim do tego przejdziemy, to też chcę powiedzieć coś o sobie. Nie jestem żadnym jakimś super wyczynowym kolarzem. Nie jestem też amatorem, który kręci nie wiadomo jakieś waty. Nie jestem też osobą, która jest młoda, sprawna i gibka. Mam ponad 50 lat. Natomiast do takich wyścigów zawsze starałem się podchodzić z głową. I w przypadku takich ultramaratonów wiem, że tutaj nie wygrywa tylko noga, nie wygrywa tylko sprzęt, ale też wygrywa odpowiednie podejście i odpowiednia umiejętność. I właśnie o tym chciałem opowiedzieć, więc może zacznę od takich prozaicznych spraw, że ten wyścig, którym zająłem trzecie miejsce, był moim trzecim wyścigiem ultramaratońskim. Pierwszy to był Vanoga, który wystartowałem tak naprawdę namówiony przez mojego kolegę w tamtym roku. I wyścig ten Vanoga był o tyle dla mnie ciekawym wyścigiem, że specjalnie się do niego nie przygotowywałem. I tutaj muszę złamać jeden z takich jakby powszechnego podejścia, że żeby ultramaratony jeździć, trzeba jeździć długie dystanse. Otóż ja do wyścigu Vanoga w tamtym roku przygotowywałem się kręcąc po 4-3 treningi tygodniowo i najdłuższy mój trening wyniósł 100 km. Wykonałem go na szosie. Po czym wystartowałem w Vanodze i powiem, że wyścig przez pierwsze 300 km był bardzo przyjemny, bo jechałem z moim kolegą Bartkiem, którego serdecznie pozdrawiam. Natomiast już po tych 300 km mój kolega z względów zdrowotnych musiał odpuścić sobie dalsze ściganie. Natomiast mi pozostało tylko i wyłącznie ukończenie tego wyścigu. No i zdziwiony na mecie byłem okrutnie, że zająłem na nim 15 miejsce, jadąc w tamtym roku w czasie 41 godzin ten wyścig. Tym większe było moje zdziwienie, że wystartowało dosyć sporo zawodników i mało kto pokusił się o to, żeby ten wyścig przejechać dosyć szybko. Zacząłem się nad tym zastanawiać i doszedłem do wniosku, że zbyt mało osób jest dobrze przygotowanych do takiego wyścigu i zbyt wiele osób chcąc pojechać go szybko, bo jeszcze raz wracam, osoby, które chciałyby się dowiedzieć o tym, jak wyglądała trasa, czy była fajna, czy była urocza, czy była przepiękna, jak się jechało, no to tutaj nie otrzymają tych informacji, bo nie jest to moją istotą. Natomiast osoby, które będą chciały się dowiedzieć, co zrobić, żeby pokonać tą trasę szybciej, efektywniej, to być może już o tym wiedzą, a jak nie, to może znajdą kilka jakichś wskazówek. Pierwsza sprawa to jest, jak już wracając do tego, jak to zrobić szybko, to pierwsza sprawa jest odpowiedni dobór roweru. Jako że to wyścig jest gravelowy, wiele osób pewnie pomyśli, że gravel będzie tutaj najlepszym rowerem, który pokona tą trasę sprawnie i komfortowo. Otóż nie. Gravel jest rowerem przygotowanym do tego, żeby komfortowo poruszać się po trasie, żeby ta nasza podróż była przyjemna, żeby była fajna, żebyśmy mogli czerpać z tego tytułu różnego rodzaju korzyści. Według mnie to do tego jest zbudowany gravel. Natomiast żeby tą trasę pokonać efektywnie,
Trzeba sięgnąć po inny rower. Ja sięgnąłem po rower przełajowy i w tamtym roku na Wanodze startowałem na rowerze przełajowym, co prawda zupełnie innym. Natomiast po skończonym sezonie doszedłem do wniosku, że muszę kupić rower, który będzie dużo lżejszy. Moja poprzednia przełajówka ważyła ponad 11 kg, natomiast szukając roweru, celowałem w rower w okolicy 8-8,5 kg. I ktoś tu może powiedzieć, że no dobrze, no ale taki rower dużo kosztuje. Owszem, te rowery, szczególnie karbonowe, są dosyć drogie. Natomiast ja postawiłem sobie za cel znalezienie roweru w okolicy ceny, powiedzmy, średniej klasy gravela, czyli około 6, 8, 7 tysięcy złotych. I tak też mi się udało. Kupiłem rower, który ważył na starcie w okolicach 8300. I ten rower tak naprawdę spełnia moje oczekiwania. Teraz, dlaczego przełajówka, a nie gravel? Z prostej przyczyny. Przełajówka jest rowerem, tutaj za mną widać ten rower, przełajówka jest rowerem bardzo sztywnym. Nie ma ramy slippingowej, tak jak większość graveli, tylko ma ramę prostą. Może to nie widać na kamerze, ale musicie się domyślić. Oprócz tego ma dosyć nisko położoną oś supportu. Czyli jest rowerem, który naprawdę może pokonywać tą trasę szybciej. Co więcej, nie jest przygotowany na dość grube opony. Co prawda w moim rowerze chyba maksymalny rozmiar opony, jaki można założyć, to jest 42 mm. Nie wiem, czemu tak się dzieje, bo przełajówki powinny mieć ograniczenia. Ja wybrałem opony 38 mm i to są opony, tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że nie będę się czaił z podawaniem nazw, jak widać rower to Cube. Natomiast opony wybrałem specjalizę za namową mojego dobrego kolegi, który mi serwisuje rowery, Łukasza. I to są opony przeznaczone do dosyć szybkiej jazdy po płaskich nawierzchniach, czy też po utwardzonym szutrze. Czyli mają ten taki bieżnik u góry bardzo płaski, natomiast boki mają delikatnie krawędziowe, żebyśmy mogli na zakrętach się utrzymywać. I powiem szczerze, te opony całkowicie spełniły swoje zadanie. Wywróciłem się dwa razy na piasku, no ale na głębokim piasku mało kto się nie wywróci. Kolejną sprawą jest to, że wiele osób źle dobiera wielkość roweru. Nie wiem, czy tutaj to widać, ale ten rower pomiędzy osią rury sterowej a osią rury podsiodłowej mierzony w poziomie ma 54 cm. Przy moim wzroście 1,88 m jest to miara szokująca dla wielu sprzedawców, bowiem każdy mówi, że ten rower jest za mały. Okej, ja powiem tak, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości do doboru roweru, zachęcam wszystkich do... Potem postaram się jeszcze zaprezentować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozycję na rowerze, ale nie wiem, czy mi się to tutaj uda na tych kamieniach. Natomiast zachęcam wszystkich do obejrzenia, teraz też się odbywa wyścig Tour de France, i zwrócenia uwagi, jak blisko kolarze mają kolana do rury sterowej. Zdziwicie się. Większość sprzedawców poleca Wam rowery, które mają zaprowadzić Wam komfort jazdy. Zwykle te rowery mają mostki długości 80-90 cm. Ja mam mostek długości 140 mm. Taki mam długości mostek. Ten mostek pozwala mi naprawdę dosyć dobrze panować nad tym rowerem. Co więcej, pozwala mi złożyć taką pozycję aerodynamiczną, którą niektórzy kolarzy stosują, czyli delikatnie opierają swoje przedramiona na osi kierownicy i mogą się pochylić i wyglądają prawie identycznie jak podczas jazdy na czas. Na rowerze, który jest o rozmiar za duży albo dwa rozmiary za duże, nie da się tego zrobić. Więc osoby, które chcą kupić rower, zachęcam do tego, żeby przymierzały się co najmniej do rozmiaru mniejszego niż jest wskazany przez producenta, a nawet dwukrotnie mniejszego. Mój rower to jest, z tego co pamiętam, to jest MS, czyli jest to rower, który w ogóle nie jest mi dedykowany. Ja powinienem jeździć według producenta na XL. Jest firma, która w Polsce pokusiła się po raz pierwszy, to się z tym spotkałem, która pokusiła się o pokazywanie rozmiaru w zależności do czego ten rower ma być wykorzystany. Chodzi mi o centrum rowerowe. Tam, jeżeli sprawdzimy rozmiarówkę i zobaczymy, że rower ma być wykorzystywany do sportu, sugerują rozmiar ramy mniejszy. Natomiast jeżeli jest rower do jazdy turystycznej przeznaczony,
pozostaje taka rama, jaką sugeruje producent. Pamiętajcie o tym, że kolarze zawodowi nie mają mostków 90-80 mm. Tam mostki zaczynają się od 120 do 140 mm. Zwróćcie na to uwagę, to jest taka drobnostka, ale ta drobnostka powoduje, że rower jest zwrotniejszy, że rower jest bardziej kompaktowy. Co więcej, mniejszy rozmiar roweru powoduje, że dostajemy mniejszą masę wyjściową i też można na tym rowerze lepiej swoją pozycję ukształtować. Naprawdę zachęcam do przyjrzenia się, do sprawdzenia i po prostu pooglądania, co robią mistrzowie. Kolejną rzeczą, którą chciałem zwrócić uwagę, to jeżeli chodzi o sprzęt, to bardzo ważne według mnie, nie mówię tu o takich rzeczach jak buty, bo to każdy może sobie dopasować jakie chce. Ważną sprawą były dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, właściwie trzy. Pierwsza rzecz to były długie skarpetki. Te długie skarpetki są potrzebne podczas takiej jazdy przełajowej, czy też jazdy takiej szutrowej, po to, żeby właśnie chronić trochę nasze nogi przed różnego rodzaju gałęziami i kolcami. I też, żeby dawały nam jakiś komfort jazdy. Co więcej, podczas takiego wyścigu ja miałem założone dwie pary skarpet i to w zupełności wystarczało, żeby wystartować w temperaturze około 12 stopni i ukończyć ten wyścig również wieczorem też w temperaturze około 12 stopni. Kolejną sprawą jest taką, o której mało kto zapomina, taka ciekawostka, że jeżeli szykujemy się na pogodę deszczową, to warto między te dwie pary skarpet włożyć po prostu zwykły worek foliowy. Zawinąć worek foliowy, założyć drugą skarpetę, obciąć nadmiar tego worka foliowego. Naprawdę komfort w deszczu jest zupełnie inny. Są oczywiście różnego rodzaju ochraniacze na buty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest też zbędny ciężar. Kolejną sprawą było dobranie odpowiednich bipsów, czyli odpowiednich spodenek kolarskich. Tutaj nie będę Was oszukiwał, nie będę Was mamił, że możecie za 200, 300, 400 zł znaleźć dobre spodenki. Tak, możecie znaleźć, one pewnie będą dobre do 3-4 godzin, ale na siódełku spędzamy podczas takiej jazdy, ja spędziłem ponad 15 godzin, więc wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem jest naprawdę poszukanie spodenek tak zwanych plus 7 godzin. Ja miałem spodenki Ale i naprawdę mogę powiedzieć, że byłem z nich bardzo zadowolony. Tyłek mnie bolał, bo to musi boleć po takiej jeździe, ale nie bolał mnie tak jak w innych spodenkach, na których wyjeżdżam na 2-3 godzinne przejażdżki. I ostatnią kluczową rzeczą, którą wiele osób moim zdaniem popełnia błąd, były okulary. Niby prozaiczna rzecz. Każdy zakłada okulary przeciwsłoneczne, czy też takie dojazdy na rowerze, jest w porządku. Problem jest tego typu, że jeżeli jedziemy bardzo szybko i zakładamy, że będziemy poruszać się w zmiennym świetle, czyli czasami w lesie, czasami w jakichś dosyć niezłych chaszczach, potrzebujemy okularów, które również będą przystosowały się do oświetlenia. Czyli tutaj fotochromy są jak najbardziej, moim zdaniem, najlepszym wyborem. One po prostu potem już wieczorem, czy też wcześniej rano, czy też w ciemnym lesie, stają się po prostu jasne. Więcej widzimy, więcej możemy jechać. Mało kto o tym pamięta, żeby takie okulary mieć. Ja takie okulary miałem założone, one się w pełnym słońcu ciemnieją, wiadomo, jest komfortowo, natomiast w momentach ciemnych, czyli wieczorem, czy też w ciemnym kawałku lasu, robiło się jasno i przejrzyście. Nie wiem, do czego teraz pójść, może powiem to, co miałem ze sobą, bo to też jest istotne. Są osoby, które uważają, że taki wyścig można przejechać na batonach, na żelach. Można przejechać ten wyścig na kanapce, natomiast jeżeli jedziemy ciągiem i chcemy jechać to szybko, i chcemy, żeby to było sprawnie, chcemy, żeby nasze postoje były po prostu krótkie, ja tych postojów na ponad 15 godzin miałem 26 minut, z tego trzy postoje były wymuszone, dwa razy upadłem na piasku, więc musiałem się pozbierać, trzeci razem w nocy już po ciemku jadąc wkręciła mi się gałąź w tylne koło, bałem się, że urwę hak, więc musiałem ją po prostu wydłubać. Więc te postoje muszą być krótkie. Ja przygotowując się do tego wyścigu doszedłem do wniosku, że najlepszym sposobem, który rok temu na Vanote sprawdziłem, jest nic innego jak przygotowanie odżywki węglowodanowej. Tutaj nie pamiętam nazwy firmy, jakiej kupowałem, po prostu poszukałem odżywkę węglowodanową, gdzie interesowało mnie, żeby jak najwięcej kalorii było w jednej porcji, czyli w okolicach 100 gram. Znalazłem
100 gramów. Znalazłem taką odżywkę, ona miała w 100 gramach, miała 400 kalorii. Przygotowałem sobie tej odżywki 12 porcji, czyli 1200 gramów. Z tego 200 gramów od razu było w dwóch bidonach rozpuszczonych w wodzie, natomiast pozostałe 1000 gramów zapakowałem na torbę podsiodłową, a w zasadzie nie podsiodłową, tylko torbę, którą mocuje się na kierownicę. I to w sumie wystarczyło. Do tego dorzuciłem dwie dętki. Tu uważam, że nie ma sensu brać drugiej dętki, jeżeli chcemy jechać wyścig szybko. Wystarczy wziąć jedną dętkę i tu posłużę się takim trikiem, który zastosował kiedyś mój kolega właśnie Bartek, że on ze sobą miał taśmę izolacyjną i w momencie przebicia, jeżeli mamy takie szczęście i przebicie nie następuje w okolicy zaworu, wystarczyło lekko napompować oponę, nakleić kawałek taśmy, dopompować jeszcze kawałek, okleić tą taśmą 2-3-krotnie, zapakować do dętki i w sumie przy dobrym jakimś tam zrobieniu tego, to możemy spokojnie ten wyścig już ukończyć, bo według mnie zmiana jednej dętki podczas takiego wyścigu to jest jeszcze szansa na to, że coś jeszcze możemy osiągnąć. Natomiast zmiana drugiej dętki, no to już jest kłopotliwe. A dętki do tych rowerów, do tych opon ważą po 200 gramów, więc zabieranie dodatkowego 200-gramowego obciążenia jest moim zdaniem zbędne. Miałem dorzuconego jeszcze powerbanka. W sumie też chyba niepotrzebnie. Dorzuconą jedną baterię do latarki na wszelki wypadek. No i oczywiście kabelki do ładowania Garmina i do ładowania, ewentualnie do ładowania telefonu, gdyby coś się po prostu stało. To nie akurat przy przypadku takiego wyścigu, który miał tam trwać w okolicach 15 godzin, wydaje mi się, nie było potrzebne, bo i telefon wytrzyma cały dzień i też wydaje mi się, że użytkowanie lampki w późnych tam w początkowych fazach nocy nie jest zbyt długie. No ale to miałem. Można byłoby z tego zrezygnować, ale człowiek czuje się trochę pewniej. No ale to były dodatkowo jakieś 300 gramów. Czyli można powiedzieć, że miałem ze sobą na rowerze około pół kilograma niepotrzebnych rzeczy, których można było zrezygnować. Co do ubioru, tu też nie ma co oszukiwać, jako że to był wyścig jednodniowy, doszedłem do wniosku, że zakładam długą bluzę, tak jak teraz, plus koszulkę kolarską i to w sumie wystarcza na taki wyścig, obojętnie czy jest ciepło, czy chłodno, z tego powodu, że jak jest ciepło, no to ta długa bluza chroni mnie przed słońcem, natomiast jak jest zimno, no to daje jakieś dodatkowe ogrzanie. Wiem o takim spokojnym triku, jeżeli ktoś lubi bardziej komfortowo się poruszać w ciepłych momentach, to jest sposób dwóch wiatrówek. Tylko jedną wiatrówkę zakładamy między nasze warstwy, które mamy, a drugą zakładamy już jako końcową. I to jest o tyle fajne, że dostajemy naprawdę dosyć taki spory, jakby to powiedzieć, termiczną ciepłotę zaraz po pierwszej warstwie, która jest przy ciele. I to się naprawdę sprawdza, a wiatrówki nie ważą zbyt dużo. Można kupić wiatrówki, które ważą po 150-200 gramów za sztukę, więc to nie jest jakieś tam duże obciążenie. Warto z tego korzystać i warto o tym pamiętać, że zamiast jakiejś ciepłej bluzy wystarczy nam dwie wiatrówki, które po prostu rozgraniczą nasze warstwy. Co jeszcze odnośnie ubioru, to by było chyba tak wszystko, co mogę powiedzieć. Wracając do sprzętu, no to tak jak opisałem, sprzęt. A jeszcze w przypadku sprzętu bardzo istotną rzeczą jest wysokość ustawienia siodełka, czyli wzdłuż tej linii do środka rury, do środka suportu. To jest bardzo ważna rzecz. Część spotkanych osób przeze mnie na trasach, czy gdzieś to na wyścigu, ma troszkę za wysoko ustawione siodełko. Wynika to z tego, że wcześniej albo jeździli na MTB, gdzie taka jakby tendencja ustawiania wyższego siodełka jest po prostu częsta. Ja uważam, że wystarczy zmierzyć swoją długość nogi. No to jest prosty pomiar, możemy go tam sobie obejrzeć w internecie, jak to się robi, i odjąć 10 cm. To jest wyjściowy temat do ustawienia siodełka. To jest istotne. Bardzo istotne jest to, że siodełko powinno być ustawione w poziomie. Nie ma miejsca na to, żeby pochylać dziób siodełka do przodu. Oczywiście 1-2 stopnie to jest maksimum, ale widzę, że niektórzy poruszający się na rowerach mają po 5, 6, 7 stopni
Kolonidziu. Wynika to z tego, że to siodełko po prostu jest za wysoko. Wystarczy to siodełko obniżyć, wyprostować i komfortowo powinniśmy się na tym siodełku czuć. Ja akurat w tym przypadku mam siodełko do właśnie do jazdy przełajowej. Ono jest w środkowej części trochę bardziej elastyczne. Więc tutaj można się po prostu dobrze na tym rowerze ustawić. I kolejną rzeczą jest, ostatnią właściwie już, to jest taka taktyka jazdy. W moim przypadku doszedłem do wniosku, że aby zająć dobre miejsce, trzeba po prostu jechać. Stąd też te krótkie moje postoje. One wyglądały bardzo szybko, bo to jest zjechanie do sklepu, wytarganie ze sklepu butelki wody, czy też butelki coli, napełnienie, nasypanie do bidonów z woreczków jednorazowych odżywki, zalanie, potrząśnięcie, zamknięcie, wsadzenie do roweru i odjazd. Ta sprawa powinna zajmować 2-3 minuty. I tak faktycznie też było. Ja tych postojów miałem 5 plus 3 niewymuszone postoje, więc tak naprawdę 8. Pewnie gdzieś tam się jeszcze zatrzymałem albo za potrzebą, albo z jakiegoś innego powodu, więc około 10 postoi, które zajęły mi, które wydłużyły mój czas jazdy o te 26 minut, co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Takim elementem może niedocenianym, ale podczas takiej jazdy, to jest oczywiście odpowiedni wybór trasy. I tutaj ja jechałem pierwszego dnia ten wyścig, więc tak naprawdę ostatnie 100, bodajże 30 km, kiedy się trasy pomiędzy Wanogą i Wanoszką rozdzielały, przejechałem jako pierwszy, więc jechałem po trasie, której wcześniej nikt nie jechał. Następnego dnia ta trasa była już wyjeżdżona i tutaj jadąc wcześniej trasą Wanogi, gdzie przede mną wystartowało, nie wiem, kilkuset zawodników, to już widziałem, że którędy można przejechać przez kałuże, że trasa jest wyjeżdżona, trzeba z tego korzystać. Co więcej, widać było też ślady hamowań na rozdrożach dróg, gdzie ktoś pomylił trasę. Już od razu było wiadomo, że nie ma sensu w tym kierunku jechać, bo ostre ślady hamowania po prostu pokazywały, że trzeba wybrać inną drogę. Dzięki temu, takiej rozważnej jeździe, to ja też dużo nie nadrobiłem. Nadrobiłem bodajże 700 metrów tylko i wyłącznie trasy, co też jest istotne, czyli pilnowanie trasy. A, i tutaj do sprzętu mogę dorzucić bardzo pozytywne opinie na temat Edge'a 1030+. Tam jest bardzo duży wyświetlacz, gdzie dla mnie osoby, która na co dzień z bliska już za bardzo nie widzi, jest to bardzo istotne, żeby właśnie cały kurs, czyli nasz ślad trasy był bardzo widoczny, także mogę go spokojnie polecić. Co więcej, wystarcza w zupełności na naprawdę kilkadziesiąt godzin jazdy przy ustawieniu takim automatycznym. Bateria wystarcza. Co więcej, jest możliwość na mapie, co było bardzo istotne dla mnie przy decyzji zakupu, jest możliwość podłączenia dwóch dodatkowych opcji. Ja miałem oczywiście średnią prędkość, no i drugą opcję miałem bieżącą prędkość. Tutaj jeszcze wrócę do taktyki jazdy, że trzeba pamiętać, że na wszystkich odcinkach, które były asfaltowe, czyli tak naprawdę były to odcinki łatwe, starałem się wycisnąć maksimum z tego, co mogłem robić, więc pochylałem się, przyjmowałem pozycję RO, starałem się cisnąć po 32, po 33 km, tak żeby jak najbardziej efektywnie pokonywać odcinki asfaltowe. Wracając jeszcze do tej takiej techniki jazdy i tutaj to tak już chyba na koniec, to powiem, że spotkałem kolegę, który mówił, że on bardzo lubi dokręcać na zjazdach. No niestety ja uważam, że to jest błąd, bo dokręcanie na zjazdach powoduje, że niepotrzebnie tracimy energię, bo po co? Bo i tak zjedziemy. To czy my zjedziemy pół kilometra czy kilometr szybciej na zjeździe, to nie ma sensu. Lepiej skupmy się na tym, żeby ten nasz zjazd był bezpieczny i zróbmy coś, co mało też kto pamięta. Po prostu powietrzmy tyłek na zjeździe. To jest istotne przy takim długim przebywaniu na siodełku, żeby podnieść tyłek z siodełka i po prostu dać mu wietrzenie, żeby trochę on odpoczął, żeby można było też potem spokojnie na tym siodełku znowu usiąść i wtedy, kiedy trzeba, cisnąć. Co więcej, podczas takiego zjazdu trochę odrobinę odpoczywamy i w tym momencie wyjeżdżając znowu na płaski odcinek, czy też pokonując kolejną górkę, mamy trochę więcej siły.
Nie pamiętam, co mam jeszcze do powiedzenia. Też chcę powiedzieć, że robię to po raz pierwszy, tylko i wyłącznie dlatego, że mało w sieci jest informacji, a tak naprawdę nie ma ich wcale o tym, jak takie ultramaratony pokonywać szybko. A tutaj widać, że raz, że nie powinno mi być na trzecim miejscu. Ja jestem ciężkim zawodnikiem, waży 90 kilo. Koledzy, którzy ze mną wygrali, no to zawsze się śmieję z tego, ale jak ja stawiam jedną nogę na wadze, no to pewnie to jest ich waga, więc widziałem ich na zdjęciach, więc naprawdę są to przy mnie troszkę lżejsi zawodnicy, więc bardziej predysponowani do takich ultramaratonów. Także nie powinno mi tam być na tym trzecim miejscu, powinien być ktoś zupełnie inny, ale no nie jest tak, bo podejrzewam, że wiele osób popełnia właśnie takie prozaiczne błędy, o których chciałem wskazać. I naprawdę moją intencją nie jest to, żeby kogokolwiek ganić czy wytykać, tylko po prostu pomóc, że można pewne rzeczy zrobić szybciej. Oczywiście, o ile ktoś chce, bo to jest istota rzeczy, czy chce ten wyścig pojechać szybko i osiągnąć dobry wynik, czy też po prostu chce się dobrze bawić i przejechać sobie tą trasę, która jest, no tutaj wrócę do tej trasy, która jest naprawdę bardzo fajna, bardzo urokliwa, z mnóstwem ładnych odcinków szutrowych. Nawet miło wspominam jeden odcinek betonowy, gdzie ulica bodajże 1500 metrów była wylana po prostu z betonu. No widać było, że tamta ludność, która tam mieszka, no, ma po prostu wielki fan z tego. Więc naprawdę polecam tą trasę, polecam ten wyścig, ale moją intencją było to, żeby przekazać jak najwięcej informacji osobom tym, które chciałyby tą trasę pokonać szybko i spróbować konkurować. To był mój trzeci wyścig. Nie wiem, czy jeszcze wystartuję w takich wyścigach, bo one są jednak męczące i długotrwałe. Pozdrawiam chłopaków, którzy mnie byli ode mnie lepsi. Piotra, który wielokrotnie stoi na podium różnego rodzaju wyścigów, i Grzegorza, który również ma ze sobą sukcesy w ultramaratonach. No i tyle. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania do mnie, to nie chcę, żeby tam podnosił łapkę w górę i tak dalej, bo to też czasami widzę na YouTube. Po prostu na pewno w jakiś sposób mnie znajdzie i pytania zada. No cóż, to tyle, to pozdrawiam.